Dzień dobry Państwu, witam na moim kanale. Dzisiaj zmarł Adolf Udliński, znany youtuber. Przyczyną był zawał serca. Drodzy Państwo, jakim cudem człowiek, który jest zdrowy jak ryba, umiera? Otóż Adolf Udliński miał w niedługim czasie pójść do więzienia za swoją wypowiedź na YouTube w filmiku dotyczącym z tamtego roku, z jesieni, wypowiedzi dotyczącej przybyszów z Rumunii, którzy nawiedzali lasy w Górach Świętokrzyskich w poszukiwaniu grzybów. Ta wypowiedź została zaklasyfikowana przez sąd jako tak zwana mowa nienawiści, w której Adolf Udliński pokazał dzidę, którą nazwał dzidą słowiańską, i może tutaj źle to by zabrzmiało, po prostu powiedział, że należy się bronić przed grzybiarzami, bo to jest karygodne, że ktoś chce ukraść w lesie koszyk komuś z grzybami, żeby sprzedać, tak? Przyjeżdżając 1000 km stąd z Rumunii. No i to zostało zaklasyfikowane jako mowa nienawiści. Zapadł wyrok. Byłby to wyrok w zawiasach, ale Adolf Udliński miał jeszcze tam wyrok za wypowiedź dotyczącą byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. 2 lata pozbawienia wolności w zawiasach. Tamten wyrok plus ten. Tak zwana kara łączna, nie ma zawiasów. No i pan Adolf Udliński, jako człowiek już na emeryturze, starszy człowiek, co jest zrozumiałe, drodzy Państwo, przeżywał to i umarł z tego powodu. Ponieważ widz, policjant, złożył doniesienie do prokuratury, na podstawie której skazano niewinnego człowieka. Ja przypominam, jeszcze była taka sprawa w Lublinie dotycząca Grzegorza Wysoka. Tam była zamieszana gazeta wyborcza. Chodziło o jakąś wypowiedź dotyczącą papieża, ale wcale nie Jana Pawła II, o nawrócenie Żydów. Że została zacytowana właśnie przez pana Grzegorza Wysoka. No i ta sprawa ciągnęła się 7 lat, drodzy Państwo, byli powoływani biegli. Tych biegłych, których powoływał prokurator, to oni wydawali opinię, że człowiek jest winny. Biegli powołani przez Grzegorza Wysoka, że jest niewinny. Sędzia dopiero po 7 latach, drodzy Państwo, wydał wyrok, że Grzegorz Wysoki jest niewinny. Ale człowiek, było widać po nim, jak się z tym człowiekiem, jego na filmach, na internecie i tak dalej, że jest po prostu w złym stanie nerwowym, że jest roztrzęsiony. Jacy są to sędziowie, drodzy Państwo, w Polsce, że nie potrafi przeczytać linijki zdania i zrozumieć, czy tam jest, drodzy Państwo, te tak zwane przestępstwo popełnione, czy nie ma. Jacy to są sędziowie, że po 7 latach, drodzy Państwo, do tego dochodzi. Ja też miałem kiedyś sprawę sądową o nawoływanie do nienawiści. Wyrok zapadł 4 miesiące na 2 lata zawiasów, tak? Za ulotkę, w której było napisane, że Żydzi mordowali Polaków i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę chodziło o coś innego. Chodziło, drodzy Państwo, o to, że w szkole, w której była roznoszona ta ulotka, była dzień wcześniej ekipa właśnie tego typu działaczy lewicowych, co dzisiaj weszli do kościoła i zrobili przedstawienie dotyczące aborcji, że Kościół, drodzy Państwo, zabrania zabijać dzieci. Były naciski na sąd, żeby po prostu mnie skazał, chociaż prokurator napisał, że nie ma przestępstwa, a po 2 tygodniach zmienił zdanie, że jest przestępstwo. Tak więc, drodzy Państwo, taki mamy wymiar sprawiedliwości. Ja jeszcze przypomnę tutaj sprawę ministra Kamińskiego od CBA, tak? Niektórzy tutaj się wypowiadają, że Andrzej Duda, prezydent, jego sprzecznie z prawem ułaskawił, tak?
bo wyrok nie był prawomocny. Najpierw zapada wyrok, oskarżony musi ten wyrok, drodzy Państwo, zaskarżyć albo nie zaskarżyć. Jeżeli tego nie zrobi, to wyrok się uprawomacnia i dopiero wtedy jest wyrok prawomocny. Czyli co? Czyli minister Kamiński miał czekać, aż, drodzy Państwo, sąd drugiej instancji po złożeniu apelacji zatwierdzi albo nie zatwierdzi, potem sąd najwyższy i on pójdzie, aha, a sądu najwyższego jeszcze droga odwoławcza jest do sądu w Strasburgu, czyli w Unii Europejskiej, tak? To on już ma pójść do więzienia u nas po apelacji, a sprawa ma jeszcze się ciągnąć w Sądzie Najwyższym, tak? Bo już po wyroku w sądzie apelacyjnym idzie się do więzienia. Można złożyć do Sądu Najwyższego, a potem jeszcze do Strasburga. Czyli ten wyrok byłby prawomocny, dotyczący Marka Kamińskiego, kiedy? Kiedy on już z więzienia by wychodził, tak? Bo wyrok za podjęcie czynności prawnej, czyli przeprowadzenie śledztwa nieuzasadnione, za to został skazany. Wyroki w tych sprawach do 3 lat jest karalność, tak? No. Natomiast konstytucja mówi, że prezydent ma prawo łaski. Nie ma nic, czy wyrok jest prawomocny, czy jest nieprawomocny. To jest prawo prezydenta ułaskawienia, a prawo oskarżonego, drodzy Państwo, jest domaganie się w przypadku, to jest prawo na korzyść oskarżonego. I te prawo na korzyść oskarżonego musi być zgodnie z wykładnią prawną na korzyść tego oskarżonego interpretowane. Więc taki mamy wymiar sprawiedliwości. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Adolf Kudliński, drodzy Państwo, umarł z powodu tego wyroku i z stresu, który wynika z tego, że miał pójść do więzienia właśnie na 3,5 roku pozbawienia wolności, bo to była kara łączna tego pierwszego wyroku wypowiedzi przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu i wypowiedzi dotyczącej o Rumunach, która według mnie, ja też kończyłem prawo, absolutnie nie klasyfikuje się do mowy nienawiści. I tutaj trzeba powiedzieć, że Adolf Kudliński w swoich filmach robił bardzo dobrą robotę. Ja też podobne filmy kręciłem, tak zwane filmy gospodarcze. I kto załapał, o co chodzi, to załapał, kto nie załapał, to nie załapał. Wracając jeszcze do tych Rumunów. I w tym roku, październik, 7 października, artykuł, drodzy Państwo, z Wirtualnej Polski. Mafia rumuńskich grzybiarzy powróciła. Pierwsza interwencja służb. Dokładnie rok temu grupa rumuńskich grzybiarzy najechała tłumnie lasy w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim. Ten zaskakujący szturm wywołał popłoch wśród naszych grzybiarzy. Rumunów nazwano mafią grzybiarską. Są pierwsze doniesienia, że Rumuni powrócili również w tym sezonie. Kilkudziesięciu rumuńskich grzybiarzy koczuje na jednym z leśnych parkingów w okolicach Rymanowa, województwo podkarpackie. Zbierają grzyby w okolicy, ładują do vanów. Taki zbiór nosi cechy przemysłowego i prowadzony bez zgody narusza ustawę o lasach, poinformował Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, Rumuni pojawili się w leśnictwach Szychty, Bieszczady, Moszczaniec, Rudawka. Trwa tam obecnie wysyp rydzów. I właśnie ten smakowity gatunek grzyba jest celem intensywnych działań zbieraczy. Czyli Rumunom zasmakowały polskie rydze. Ja, drodzy Państwo, jak zbierałem kiedyś narodowy sport Polaków, tak, zbieranie grzybów. Akurat u nas na Podlasiu mało jest rydzów. Raczej tutaj królują maślaki, późną jesienią zielonki, podzielonki, tak? Kurki, podgrzybki. Rydzów jest bardzo mało. Na południu Polski cieplejszy klimat, więcej rydzów. Za dnia zbierają grzyby, wieczorem sortują i pakują do samochodów. Zbieracze ci odpoczywają śpiąc przy rozpalonych ogniskach, czyli jak rumcajsy. Okupują wiaty na leśnych parkingach. Po wyzbieraniu grzybów przenoszą się w inne miejsce. Rydze wyjeżdżają z Polski na Słowację przez przejście Barwininku i dalej trop się urywa. Relacjonuje świadek, który we wtorek 6 października napotkał grupę rumuńskich grzybiarzy. Przepytując pracowników przydrożnych barów i stacji paliw, przeprowadził właśnie
Własne śledztwo. O co chodzi z zagranicznymi żywieżami? Wysyp rydzów trwa od kilku dni. Skąd Rumuni o tym wiedzieli? Moim zdaniem nasze lasy wcześniej odwiedzają czujki, czyli zwiat, który daje sygnał w Rumunii, że grzyby są i wtedy przyjeżdża cała gromada. To zorganizowana akcja, dodaje. Rumuńscy grzybiarze powrócili. Pierwsza akcja służb. Jan Kułaj z Nadleśnica Rymanów informuje, że doszło do pierwszych interwencji służb porządkowych. W Rumunii nie ma zakazu wjazdu samochodem do lasu, dlatego zagraniczni grzybiarze zachowują się podobnie. Kiedy jeden z samochodów wjechał do lasu, ekipa zbieraczy została ukarana mandatem przez wezwany przez nas patrol policji. Poinformowaliśmy o tym zjawisku Straż Graniczną, nasz sanepid Półwileśnik. Dodaje, że z rumuńskimi grzybierzami nie można się porozumieć po angielsku. Leśnicy przygotowali i rozdali im ulotki w języku rumuńskim, informacje o obowiązku zachowania porządku i zakazie śmiecenia w lasach. Leśnicy odpuścili szlabany przy wjazdach do lasów. Czyli, drodzy Państwo, nasi ludzie, jak chodzili do lasów i widzieli ludzi, którzy tam śpią przy ogniskach, tak, to bali się po prostu, że mogą dostać, pierdol mogą dostać, tak? I dlatego pan Adolf Kudliński wypowiedział się, że jeżeli ktoś będzie chciał komuś spuścić lanie, no to żeby się do tego przygotował, mając dzidę słowiańską. A zostało to zaklasyfikowane tak, jak zostało. Według przepisów grzybobranie w polskich lasach nie jest w żaden sposób limitowane. To w przypadku, gdy grzybobranie dotyczy indywidualnych grzybiarzy, hobbystów. Również obcokrajowcy mogą zbierać grzyby w Polsce bez zezwolenia. Według lasów państwowych akcja rumuńskich grzybiarzy nosi jednak cechy zorganizowanego zbioru runa leśnego, a to wymaga już zgody leśników. Znaczy, grzybobranie nie jest limitowane. Ile grzybów nazbierasz, tyle zabierasz z lasu, tak? Przypomnijmy, że dokładnie rok temu pojawiły się doniesienia o szturmie zagranicznych grzybiarzy zbierających prawdziwki. Nazwano ich mafią, bo widok licznych grup obcokrajowców wyposażonych w scyzoryki wywołał popłoch wśród polskich grzybiarzy. Pojawiły się wówczas złe emocje i nieporozumienia na tle pierwszeństwa do grzybów. W województwie świętokrzyskim Rumunów oskarżano o napadanie na polskich grzybiarzy i rabunek koszyków. Policja stanowczo zaprzeczyła, aby takie zdarzenia miały miejsce. Dodajmy, że sprawa zainspirowała posłankę PiS Krystynę Wróblewską co do podjęcia interwencji w sprawie wprowadzenia ograniczeń dla grzybiarzy cudzoziemców. W pierwszej kolejności to Polacy powinni czerpać zyski z naszego dobra narodowego, jakim są grzyby. To my płacimy podatki, utrzymujemy lasy, dbamy o nie. Dlatego trzeba zacząć coś robić już dziś, by chronić grzyby w przyszłości, komentowała posłanka w rozmowie z Wirtualną Polską. Drodzy Państwo, my należymy do Unii Europejskiej. Jeżeli Rumuni do nas przyjeżdżają na grzyby, to mają do tego prawo. I niech zbierają ile chcą. I drodzy Państwo, niech się tymi grzybami delektują. Jeżeli idzie o posłów PiSu, którzy dbają o dobro narodowe, to proszę bardzo, niech cofną ustawę o zakazie hodowli zwierząt futerkowych i zakazie uboju na handel mięsa wołowego, uboju rytualnego. I tutaj był jeszcze drugi artykuł, drodzy Państwo, o grzybach. Podkarpackie lasy w okolicach Dukli Rymanowa odwiedzają grzybiarze z Rumunii. Wirtualna Polska, 9 października. Grzybiarze z Rumunii, co robią w polskich lasach? W związku z tym nadleśniczy nadleśnictwa Dukla powiadomił prokuraturę rejonową w Krośnie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, powiedział PAP Polskiej Agencji Prasowej, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Edward Marszałek. W lasach grzybiarze przemieszczają się rozproszonym szykiem zwanym tyralierą, czyli jak na wojnie. Po dokładnym zebraniu w jednym miejscu przemieszczają się w inne okolice. Po udanych zbiorach grzyby są sortowane, pakowane, później ładowane do samochodów. Z Polski wyjeżdżają przez polsko-słowackie przejście graniczne w Barwinku, czyli najkrótszą drogą na Rumunię. Jak podaje PAP, zajmujący się grzybobraniem obywatele Rumunii koczują na leśnych parkingach. Zdaniem rzecznika takie postępowanie nosi znamiona przemysłowego zbioru grzybów, dlatego poinformowano także policję, ale nie tylko. Ja, drodzy Państwo, pokażę swoje grzybki. To akurat nie są grzybki leśne, ale też narodowy sport Polaków to zbieranie grzybów. Ja się z tym zgadzam w 100%.
Jeżeli ktoś przywozi grzyby, drodzy Państwo, to muszę ostrzec z Białorusi, względnie z Ukrainy. Dlaczego? Dlatego, że tam były małe niespodzianki, czyli wybuch elektrowni atomowej w Czarnobylu, a na Białorusi w latach 60. mało kto tym wie, na bagnach poleskich odbyły się niewielkie eksplozje. Odbyły się niewielkie eksplozje małych bomb atomowych. Teraz, drodzy Państwo, chciałbym przeczytać artykuł o grzybkach na białorusko-ukraińskiej granicy. Ukraińskie służby przestrzegają niefrasobliwych grzybiarzy i amatorów leśnych owoców, którzy zapuszczają się w okolice Czarnobyla. Zbieranie radioaktywnych darów natury jest nie tylko niebezpieczne, ale również nielegalne. Ukraińskie służby tracą cierpliwość do grzybiarzy. Zatrzymano kolejne osoby, które nielegalnie zbierały grzyby w strefie wykluczenia wokół czarnobyjskiej elektrowni jądrowej. Jeszcze raz musimy powtórzyć, zabrania się zbierania, jedzenia i wywozu jagód, grzybów i innych darów natury rosnących w strefie zamkniętej, przypominają ukraińskie służby. Zatrzymany mężczyzna zebrał kilka kilogramów skażonych grzybów. Nie wiadomo, czy grzybiarz zamierzał je sprzedać, czy zachować dla siebie. Służba ochrony rezerwatu podkreśla, że tak czy inaczej złamał prawo i naraził siebie lub inne osoby na szkody zdrowotne. Szkodzą oni swojemu zdrowiu lub zdrowiu innych ludzi, którym sprzedają ten skażony radioaktywnie produkt leśny, podkreślają strażnicy leśni. Ponadto zbieranie grzybów i jagód oraz ich wywożenie poza strefę wykluczenia jest czynem niezgodnym z prawem. Łamie zapisy nie tylko kodeksu administracyjnego, ale także ukraińskiego kodeksu karnego, podkreślają służby. I tutaj po ukraińsku. Czarnobylski szlak na Białorusi. Wybuch skaził 1/5 kraju, czyli Białorusi. W 1986 roku w wyniku eksplozji zostało skażonych 23% białoruskich ziem, na których mieszkały ponad 2 miliony ludzi. To 1/5 ogółu ludności kraju. Większość radioaktywnych pyłów z Czarnobyla wiatr przeniósł wtedy właśnie na Białoruś. Tragedię Czarnobyla Białoruś odczuwa do dziś w postaci zwiększonej liczby zachorowań onkologicznych, czyli na raka, szczególnie raka tarczycy, ale też innych chorób wrodzonych wad serca. Z terytorium ponad 200 tysięcy hektarów najbardziej napromieniowanych całkowicie wysiedlono ludność i założono tam poleski rezerwat radiacyjno-ekologiczny. Dmitry Pawłał z Białoruskiego Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych powiedział Polskiemu Radiu, że na terenie rezerwatu prowadzona jest wyłącznie działalność naukowa. Czyli, drodzy Państwo, moje grzybki hodowane, tutaj zamieszczę filmik, wstawkę, na pewno nie są radioaktywne, a na grzyby z Białorusi, radzę uważać, dlatego że, tak jak powiedziałem, niewielkie wybuchy bomb atomowych na Białorusi, na terenie Polesia i później katastrofa atomowa w Czarnobylu, czyli pękł ten reaktor, tak, była ogromna temperatura i zjawisko polega na tym, jakbyście palili ognisko, tak, zapalcie ognisko i wlejcie na ognisko wiadro wody i pójdzie taka chmura w górę pary. To samo wydarzyło się nad elektrownią atomową na Białorusi. Duża para, duża chmura poszła, drodzy Państwo, w stronę Moskwy. Tam została zatrzymana za pomocą tych oprysków. Zrzucono te opryski i spadł po prostu deszcz, który zatrzymał na jednej z miejscowości chmurę radioaktywną, która szła na Moskwę. Druga część tej chmury szła na terytorium Polski i Skandynawii. Tak więc pewna część naszego kraju, nie mam tutaj danych naukowych, południowo-polska, południowo-wschodnia Polska też, drodzy Państwo, jest w niewielkim stopniu popryskana, skażona tym wybuchem. Oczywiście w mniejszej skali. Mam nadzieję, że na tyle mniejszym, że amatorzy grzybów mogą te grzyby w lasach w Polsce zbierać. Wymiaru sprawiedliwości w Polsce, czyli tych sądów, nie ma. Mogliśmy się o tym przekonać nie tylko we wszystkich sprawach, które się odbywały dotychczas, ale też ze sprawą afery pani szefowej Sądu Najwyższego Gersdorf,
która była usunięta, a mimo to nie chciała ustąpić ze stanowiska, tak? Szefowej Sądu Najwyższego. I drodzy Państwo, ustawami, które dają prawo pracy adwokatom, radcom prawnym, notariuszom, a wykluczają osoby, które skończyły studia prawnicze, z prawa do pracy, czyli pewna grupa ma monopol na wykonywanie zawodu szeroko rozumianego prawnika i jest złamana zasada równości wobec prawa. Czyli te wszystkie prostytutki powinny być zwolnione w ogóle z wykonywania zawodu prawnika, bo biorą po prostu udział w chucpie. Oni biorą udział w chucpie, jeżeli młodzi ludzie, którzy są absolwentami wydziałów prawa, nie mogą pracować, wykonywać swoich zawodów, których uczyli się przez 5 lat, bo im rada adwokacka, rada notariuszy, rada jakaś tam, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czy Urząd Ochrony Państwa jeszcze wcześniej, czy agenci służb nie załatwią stanowiska, bo mama była konfidentem, tatuś był konfidentem, jak sędzia Tuleja, tak? Matka była konfidentem SB i była sędziną. To widzicie, że syn skazuje ministra Kamińskiego na karę pozbawienia wolności, pomimo że minister CBA ma pozwolenie od prokuratora generalnego na wykonywanie swoich obowiązków, to on to uznaje, drodzy Państwo, za przekroczenie kompetencji. Tylko problem polega na tym, że minister zebrał dowody przestępstwa kryminalnego na Aleksandra Kwaśniewskiego, czyli Aleksander Kwaśniewski ma ogromne plecy, żeby nie pójść do więzienia w Polsce. A przestępstw popełnił bardzo dużo, ale to jest sprawa, drodzy Państwo, na inny filmik, nie na teraz. W każdym bądź razie widzimy, jak sądy zniszczyły starszego człowieka, Adolfa Kudlińskiego, właśnie niesprawiedliwym wyrokiem i tym, że nie było go stać na adwokata, bo jest wykładnia Sądu Najwyższego, która wyraźnie mówi, jak należy rozumieć tamten przepis. Przepis o mowie nienawiści. Musi być zamiar, że ktoś ma zamiar i tam jest wyliczone jeszcze pozostałe znamiona tego przestępstwa. I drodzy Państwo, w wielu sprawach dotyczących mowy nienawiści nikt nie wychodzi z przesłanki tego właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego. A organizacje lewicowe, które biją ludzi w Polsce, znieważają Kościół, znieważają Jezusa Chrystusa, znieważają też cerkiew, robią, drodzy Państwo, różne rzeczy za pieniądze oczywiście, bo wszyscy wiemy, że to jest wszystko finansowane przez dobrych wujków z Ameryki i dobre fundacje z USA, tak? Są nietykalni. Nie ma żadnych organizacji lewicowych. To są wszystko funkcjonariusze, czyli ludzie pracujący, żyjący za pieniądze. Jeżeli kurek z pieniędzmi się skończy, to się skończy, drodzy Państwo, cały ten cyrk, który jest w telewizji. To by było wszystko na temat niespodziewanej śmierci Adolfa Kudlińskiego, drodzy Państwo. Ale to pokazuje to, co ja oczywiście wiem z doświadczenia własnego, że nawet przy takich niewielkich sprawach, za których sąd nie aresztowuje, drodzy Państwo, na tymczasowe aresztowanie, a może zapaść wyrok oczywiście skazujący w zawiasach lub bez zawiasów, tak, to ludzie po prostu to przeżywają. Taką sprawę miał też Piotr Rybak. Już dwukrotnie ma tą sprawę, bo pierwszą odsiedział za mowę nienawiści, teraz następna. W podobnym kontekście, moim zdaniem, ta pierwsza to na pewno i ta druga też, drodzy Państwo, nie jest żadną mową nienawiści, tam nic nie było. Marsz zorganizowany w Oświęcimiu przez Piotra Rybaka, grupa Żydów krzyczała do nich faszyści, a oni tylko szli, drodzy Państwo, i do nich odkrzykiwali. No to są parodie, pożywka dla mediów, natomiast widzimy, że dzieją się po prostu poważne tragedie i skutki społeczne będą.
Dlatego, że ludzie w Polsce przestaną się wieszać, przestaną się, drodzy Państwo, przestaną popełniać samobójstwa. Są statystyki, ile ludzi popełnia samobójstwa z powodu kredytów, wyrzucenia z pracy, złych warunków. Tylko będą podżynać gardła. Tak. Zamiast się zabijać, statystyki samobójców w Polsce, nie mam w tej chwili dokumentów, żeby Wam przeczytać, będziecie po prostu tych bandytów, którzy tym krajem rządzą, a to są bandyci, nie ulega najmniejszej wątpliwości, zniszczyli dla 90% społeczeństwa miejsca pracy. To wszystko było w jednym ręku, w ręku ministerstwa, zostało pozamykane. Tajemnicą jest wyjaśnienie 4000 miliardów dolarów, 4000 miliardów dolarów długów w Polsce. Taka jest suma, na jaką opiewa dług. Co się stało z tymi pieniędzmi w ogóle? Tak? I drodzy Państwo, sprawa COVID-u. To bardzo dobrze, że rząd dba o zdrowie narodu polskiego, tylko jest pytanie, dlaczego od Balcerowicza ta cała partia Platforma Obywatelska, która zmieniła nazwę z Unii Wolności, tak, zmniejszyła wydatki na ochronę, na służbę zdrowia. We wszystkich miastach powiatowych pozamykano szpitale. Dla Was. Dla nas. Tak? Tak oni dbają o zdrowie Polaków, a z drugiej strony walczą z pewną odmianą grypy, którą jest COVID. Bo to jest odmiana grypy. 20% zapalenia górnych dróg oddechowych, czyli te katary, kaszelki, to jest COVID. Czy coś takiego, drodzy Państwo, jest jakąkolwiek epidemią? To jest bzdura na kółkach, no ale słuchajmy dalej, co oni będą z tą bzdurą robić, bo słyszymy, że młodzi ludzie dostają wezwania na przeszkolenie wojskowe, czyli powołują obronę terytorialną, powołują ludzi do wojska w związku z czym? Z przeziębieniem, z katarem? Wojsko ma walczyć z epidemią COVID-u, drodzy Państwo? Ludzie mają się wieszać za to, że wypowiadają się, żeby bronić się w lesie przed napadem osób, które chcą ukraść koszyk grzybów, a z kolei dzisiejszy napad na Kościół przez organizację lewicową w sprawie aborcji, tak? To ja jestem ciekawy, jakie wyroki zapadną, czy w ogóle zapadną, wskazujące, i czy ci ludzie w ogóle będą siedzieć, tak? Im wszystko wolno. LBTG, homoseksualistom, tym funkcjonariuszom, bo to wszystko za dzięki, wszystko wolno, drodzy Państwo, i nie ma prokuratorów, nie ma sądów. Bo to właśnie chodzi o temat zastępczy dla społeczeństwa. Tam jakieś demonstracje górników, jakieś demonstracje rolników, jakieś demonstracje futerkowców i stary jak świat od 1989 roku temat aborcji. Czy robić aborcję, czy nie robić. I ludzie wynajęci za pieniądze mają zrobić happening. Czyli dla Was dyskusję w telewizji. Na to należy tak patrzeć. To są happeningi mające na celu odwracanie uwagi, a ci ludzie powinni siedzieć po prostu za szpiegostwo. Bo pieniądze z zagranicy, od dobrych wujków z Ameryki, tak? To jest sponsorowanie ruchów politycznych czy pseudoruchów, a to powinno liczyć się jako szpiegostwo. I powinni być aresztowani i bardzo surowo cała ta grupka młodzieży żydowskiej wsadzona do więzienia, drodzy Państwo.
tutaj mamy z jednego, jak to się mówi, worka, czyli balotu, około 800 gram grzybów. No to gdybyście chodzili po lesie, żeby znaleźć kilogram grzybów, drodzy Państwa, to są już grzyby czyste. Nie trzeba ich specjalnie czyścić czy obierać, tylko odciąć korzonki. Zajęłoby Wam to kilka godzin. Tutaj jeszcze na drugim balocie, na drugim worku, następne grzyby też przypuszczam, że około, drodzy Państwo, kilograma. Tak więc zbiór całkiem około 10 słoiczków po 200 gram. Kilogram to jest 1000, na 200 to jest 5, to z 2 kg będzie około 10 słoiczków 200-gramowych grzybów. Sami ocencie tą metodę. A grzyby naprawdę są bardzo dobre i bardzo zdrowe.